Halo, halo, witajcie. Gryzor w pas się kłania. Wracamy sobie do Wiesława. Wiesław 3 miał odrobinę przerwy. Troszeczkę mu się zeszło, ponieważ jeździł czołgami. Troszeczkę chciał przetrwać na wyspie pełnej dinozaurów, a tym razem wraca do Nowigradu, żeby wykonać kolejne questy fabularne. Nagrywałem filmik przed chwilą i się wykrzaczył. Weź mi się wykrzaczył. Jakiś texture map failed. Nie wiem, o co chodziło. No i cóż. Takie może odrobinę przypomnienie, co wydarzyło się do tej pory w fabule, znaczy w tej takiej ostatnio, co się wydarzyło w Wiedźminie. Otóż Dijkstra zlecił nam dowiedzieć się, co z jego skarbem. Dowiedział się, że oszukaliśmy go również w stosunku do tego, co tak naprawdę, może trochę medytacji, kto faktycznie stał za tym włamaniem do jego skarbca. Przy okazji spaliliśmy koszary łowców wiedźm, dostaliśmy klucz do tego skarbca, także Dijkstra jest usatysfakcjonowany. Ja natomiast, żeby dowiedzieć się czegoś o powiedzmy aktualnym pobycie Jaskra, muszę znaleźć szpiega, ale zanim go znajdę, to zerknijmy na quest poboczny. Zajęli kuternogę Katarzynę. Jak to zajęli? Pobili karczmarza, wyrzucili dziewczyny i piją od wczoraj. Podobno jakiś łob zdobyli i oblewają. No ta, jak to Skaligijczycy? Za to ty mi, panie, na uczciwego wyglądasz. Pomóż, wypędź tych obwiesiów. Wiele nie mamy, ale wszystkie się zrzucimy. No dobra, zobaczę, co da się zrobić. Naprawdę? Czyli są jeszcze na świecie dobrzy ludzie? Tak, moi drodzy, Wykidajło to quest, który teraz robimy, taki na szybko, ponieważ chcę taki zrobić sobie mały comeback z powrotem do tych gier, które ogrywałem, które nagrywałem na kanale. Troszeczkę przerwy tej było, jak wcześniej wspomniałem. No cóż, no ale teraz taki szybki questik, może fabuły główne nie będziemy ciągnąć, ale zrobimy sobie questik Wykidajło. Gdzież on jest? Zadanie poboczne, rozumiem. Wykidajło na poziom 14 jest akurat questem dobrym. Gdzież jest ta knajpa, z której muszę, no takich powiedzmy, wikingów wypędzić? No, gdzieś tu pewnie niedaleko. Kurczę, przepiękna, przeplastyczna i bardzo sugestywna jest ta grafika w tym Wiedźminie. Bardzo, bardzo mi się podoba. Słuchajcie, czyżbym musiał wejść po prostu tutaj i zrobić z nimi porządek? No, może krótki to quest będzie, niemniej jednak mam nadzieję, że ciekawy. Musisz sobie znaleźć inne miejsce. Dzisiaj ten lokal jest częścią Skellige. A mnie się wydaje, że jesteśmy w Nowigradzie, a w Nowigradzie panują nowigradzkie zasady, które właśnie łamiecie. Że niby co? Napić się spokojnie nie można? Zabawić? Idź stąd, człowieku, bo poczujesz, co to gniew Skaligijczyka. No proszę. Nigdzie się nie wybieram, za to wy tak, a jeśli nie, to was... Ale on jest kozakiem. ...do nieprzytomności. Grozisz mi? Mi? Wiesz, to ja jestem? Jormund Faroe! Nie słyszałem. Cholerny szczur z kontynentu! Hej, panowie, chodźcie tu! Ten chłystek prosi się, żeby obić mu gębę! Na pięści? Bójka w barze! Bójka na pięści? Kurde, co tu się dzieje? Kurde, tyluś... O, tu nie można miecza używać? Momencik, oj... Obili mnie wikingowie, moi drodzy, jak to się dzieje? O proszę, myślałem, że quest Wikidajło będzie dosyć łatwym questem, a tymczasem dostałem w kiełki i to dosyć sromotnie, jak to się rzekło. Mawiać. No zobaczymy, jak wyjdzie dalej. No kurczę, nie przygotowałem się na to. Nie byłem przygotowany, że będzie to akurat bójka na pięści. I znowu quest Wykidajło. Wchodzimy znowu do tej może ja po prostu... no dobra. Przeklikajmy. A mnie się wydaje, że jesteśmy w Nowigradzie. Wszystkich nie pokonam, ale jego samego tak. We dwójkę będziemy się tłuc. Ale że co, kurwa?
Co we dwóch? Co ty mnie na schadzkę zapraszasz? Jak wygram, to zabierzesz kolegów i wyniesiecie się stąd. A, to trzeba było tak od razu. Do okładania po gębie to ja zawsze chętny. No dobra. Ach, mogłem ze wszystkimi wyskoczyć. Czemu on jeszcze żyje? Kurde. No w końcu. Dobra, dobra, mam dość. A cycki Freyi od razu przetrzeźwiałe. Panowie, wychodzimy. Zabawimy się gdzieś indziej. No proszę, no proszę. Zadanie zaktualizowane, a jak to zaktualizowane? No chłopaki, wychodzić, raz, dwa. Wychodzić, a gdzie ta laska? Muszę odebrać jakąś tam nagrodę od niej, oczywiście. Nic dobrego. Dzięki za pomoc. Same byśmy sobie z nimi nie poradziły. Bogate nie jesteśmy, ale mam nadzieję, że to wystarczy. Wystarczy. Bywaj. No proszę. Quest Wykidajło. Słuchajcie, questik Wykidajło. No cóż, niech będzie to taki quest wprowadzający w taką troszeczkę żwawszą serię Wiedźmina. Ja wiem, że tutaj troszeczkę się rozdrabniam na inne tytuły i tutaj różni widzowie różne mają oczekiwania oczywiście od tego kanału, ale jednak chciałbym, żeby wszyscy byli zadowoleni. Nie wiem, czy to da się w ogóle zrobić, no ale będę starał się postować więcej tych filmików. Wiedźmin to oczywiście gra, na którą bardzo, bardzo długo czekałem i bardzo chciałbym ją w całości tutaj pokazać, te wszystkie questy, szczególnie te najciekawsze, te fabularne chociażby. Chciałbym bardzo tutaj ją pokazać, no ale patrząc na to, co się dzieje na YouTubie i ile osób w tej chwili tutaj spamuje tymi filmikami, trzema prawdopodobnie dziennie nawet, co niektórzy spamują tutaj Wiedźmina, także naprawdę troszeczkę się odechciewa, ale będą questy, będą częściej, będą regularniej. Słuchajcie, quest Wykidajło to takie wprowadzenie do nowego rozpędu, do nowej serii, do Wiedźmina. Słuchajcie, dziękuję Wam za tę krótką uwagę. Zapraszam na kolejne filmiki z Wiedźmina. Będzie fabularnie, będzie fajnie. Bądźcie ze mną. Cześć.